Drodzy Państwo, na tym zakończyliśmy pierwszą część artystyczną, ale jeszcze nie koniec. Zanim jednak podziękujemy naszym wykonawcom, chciałabym poprosić wszystkich o powstanie. Szkoła Baczność. Sztandar szkoły wyprowadzić. Szanowni Państwo, żyjemy w trudnych czasach.
Za granicą toczy się wojna i giną ludzie. Nie możemy dopuścić, aby powtórzyła się tragiczna historia sprzed lat. Pielęgnujmy patriotyzm, wolność i chronimy życie. Czy ty o tym wiesz, jakim skarbem jest cud wszystkim największy, co się życiem zwie? Myśl, człowiecze, myśl, pomyśl więc choć raz, jaki jest wspaniały codzienności czas. Ciesz się chwilą, ciesz, o tym dobrze wiesz, że ona nie wróci, połknie wieczność gdzieś. Niestety czas mija, wszyscy tego doświadczamy. Trudno uwierzyć, że nasza szkoła w tym roku szkolnym obchodzi 75. rocznicę powstania. Ilu uczniów pamięta, ilu nauczycieli, pracowników pamiętają te mury. Z nostalgią często ich wspominamy. Są znani dyrektorzy szkoły, pani Maria Adamowicz, pani Maria Jaskuła, którym serdecznie dziękuję za przybycie, za wspólne spotkania, za oddaną pracę. Myślę, że jest dzisiaj okazja, aby podziękować moim pracownikom, nauczycielom, pani sekretarz, pani sekretarce, paniom i panom z obsługi za rzetelną pracę, sumienność, za troskę o uczniów, za serdeczność i oddanie. Bardzo wam wszystkim dziękuję. Panie burmistrzu, zapewniam, że ma pan w tej szkole dobrych pracowników. Powiem po cichu, tak bardzo po cichu, że zdarza mi się być tutaj w tej szkole do późnych godzin i doświadczam niezwykłej troski o moją osobę ze strony moich pracowników. Bardzo wam wszystkim serdecznie dziękuję za to, że jesteście. Dziękuję również Radzie Rodzicom, którzy nas wspierają, którzy są z nami. Dziękuję najwspanialszym uczniom na ziemi. Moim kochanym uczniom. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tak jest. Dla tej wspaniałej młodzieży bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Tak już jest daleka. Bardzo dziękuję. Droga społeczności szkolna, czyli od sybiracji, którzy tutaj są i wszyscy ci, o których pamiętamy. Będziemy pamiętać wszyscy goście dzisiejszej uroczystości. Panie dyrektorze, bardzo pięknie pani nawiązała do tego czasu. No, odległego troszeczkę, ale cały czas pamięci naszej do tego 2010 roku. Do niezapomnianej postaci świętej pamięci już pana prezesa Ryszarda Cieplińskiego. To buduje tutaj naprawdę emocje. Z jednej strony nostalgia, z drugiej strony szacunek. Mamy różne emocje, różne małżeństwa, które się mieszają. Ale ja chciałbym przede wszystkim na ręce pani dyrektora, na całej społeczności szkolnej, nawiązując do tego momentu, wyrazić wielką wdzięczność w imieniu, mówię to w imieniu społeczności gminy Śląska Śląska, wielką wdzięczność za co? Za to, że przyjęliście to miarę. Szkoły imienia Sybiraków, bo to niezwykle pozytywnie o was świadczy. O waszym właśnie patriotyzmie, o zrozumieniu, o szacunku do wszystkich tych pięknych, ludzkich wartości, które stały i stoją za Sybirakami, za takimi postaciami.
ścianę niezłomnymi singerami. Pan Ryszard oczywiście to jest dla nas wielki wzór, wielki przykład, jedną z tych postaci. I bardzo cieszę się jako burmistrz Śląskiej, że tak jak pani dyrektor powiedziała, nie wahaliście się. Nie wahać się w życiu, iść za czymś, co jest wartością, to naprawdę bardzo ważne. To jest postawa patriotyczna. Nie wahaliście się, przyjęliście to z jednej strony nobilitujące miano imię, a z drugiej strony naprawdę zobowiązujące dzisiejsza akademia, dzisiejsza uroczystość, jak wiele też wcześniejszych świadczy o tym, że z jednej strony macie pełną świadomość, jaka odpowiedzialność na nas ciąży i wywiązujecie się postępem. I wy jako szkoła, pani dyrektora, pan w szczególności jako jeden z liderów, wielki lider tej szkoły, silny lider tej szkoły, doskonale to rozumie sztuką, jest połączyć tą pamięć i te wartości z tą radością, z tą świadomością, z tym dalej krzewieniem wartości, wiedzy, kultury, wychowania, wszystkiego tego, co się składa na szkole. Wszystkiego dobrego dla całej społeczności szkolnej, tutaj szkoły imienia Sybira i Prakoszyca. Dziękuję bardzo. W latach już 80., koniec 80. można było, nastąpiły
fizycznej przed wojną, powstało jedno najważniejsze zadanie. Co zrobić, żeby ta tragedia, ta zbrodnia bolszewicka ujrzała światło dzienne, żeby Polacy się o niej dowiedzieli. Całe pokolenia ludzi i niewykształconych, dziękujemy bardzo za tę opowieść, za te słowa. Po raz kolejny mieliśmy okazję usłyszeć historię, którą poniekąd znamy, ale proszę zobaczyć. Za każdym razem staje tu przed mikrofonem ktoś inny, ktoś inny opowiada na tę historię. Ona jest ciągle żywa, aktualna, wzbudza refleksję. Bardzo dziękujemy Panie Ryszardzie i obiecujemy, że pamiętamy i będziemy pamiętać. Pan Ryszard przyjechał do nas z Wrocławia. Thank you.
tutejszej społeczności uczniowskiej, Ojca i Młodzieży z gminy Środa Śląska i chcemy przekazać, że tak jak już to było wymieniane w poprzednich wypowiedziach, takie wydarzenia jak dziś, których niektórzy może jeszcze nie byli świadomi. Mowa tutaj o zesłaniu na Syrię. One są bardzo istotne, bo kto, jak nie doświadczeni ludzie, dorośli, osoby, które to same przeżyły, nam to przekaże. Mówi się, że silni ludzie tworzą silne czasy, a słabi ludzie słabe czasy. I silni ludzie stworzyli silne czasy. Ale teraz kolej na nas. I my, napełnieni doświadczeniem, którego może nie przeżyjemy i życzę tego nam wszystkim, abyśmy nigdy nie przeżyli, będziemy w stanie dalej kontynuować silne czasy. Dziękuję jeszcze raz za piękny apel. Dziękuję społeczności uczniowskiej, która poprowadziła świetne występy i miłego dnia wszystkim. A także zyskało sztandar, co bardzo ciekawe, sztandar miał jakby dwojaką funkcję, ponieważ był także i sztandarem szkoły, ze względu na to, że 90% uczniów w rakoszyckiej szkole to byli harcerze. Lata 80. to czasy ciągłego rozwoju szkoły, które związały się z tym, że do szkoły napływało dużo uczniów z innych szkół, które były aż szkoły, nowej szkoły w Rakoszycach. Odbywały się apele, tutaj akurat mamy też ujętą na zdjęciu panią byłą, panią dyrektor, ówczesną panią dyrektor, panią Jaskółę. Tak dochodzimy do 2006 roku, tutaj też akurat mamy zdjęcie z apelu na górze szkoły, na korytarzu góry szkoły. A 2007 rok pokazał nam, że szkoła mimo już wybudowania nowego budynku szkoły wcale nie przestała się rozrastać,
I tutaj mamy pięknie okazaną budowę sali gimnastycznej oraz łącznika, który połączył wszystkie trzy budynki szkoły w jedną całość. 2010 rok był najważniejszym rokiem w historii szkoły, ponieważ szkoła zyskała imię Sigiraków. I to nie był byle jaki patron, ponieważ jest to bardzo ważny aspekt historii całej Polski. A także trzeba zaznaczyć, że Rakoszyce posiadają swoich Sigiraków, jak na przykład pan Johann Hauser, syn byłego ewangelickiego pastora z Rakoszyc, pan Werner Doze, czy nasza kochana pani Nieckarz, która jeszcze żyje. W 2015 roku odbyło się kolejne bardzo huczne jakby organizowanie Dnia Patrona Szkoły, chociaż szkoła robi to co roku. Co roku przypomina o swoim patronie, o Sigirakach, uczy młode pokolenie o tym, kim byli Sigiracy, ponieważ młode pokolenie zazwyczaj nie wie, kim byli Sigiracy, a jest ważne to, aby się dowiedzieli. I tak na koniec jeszcze chciałbym pokazać Państwu zdjęcie z początku wybudowania szkoły z 1936 roku po lewej stronie oraz dzisiejsze współczesne zdjęcie zrobione 7 miesięcy temu naszej szkoły w Rakoszycach. I tutaj jest fajnie ukazane, jak szkoła została wyremontowana. I tutaj pięknie widać kunszt tego, jak szkoła dba o tradycję, dba o historię, pokazuje swój patriotyzm, ponieważ podczas remontu szkoły wygląd szkoły zewnętrzny, sylweta szkoły, czy nawet jakby kształt szkoły wcale się nie zmienił, więc to pokazuje właśnie tą dbałość o historię naszej szkoły. Dziękuję bardzo za uwagę.